Heralda wydaje mi się, że używać nie będę raczej, bo wydaje mi się, że to takie trochę pod inting. W sensie inting, no pod szybką gierkę, której nie chciałbym, żebyście widzieli, nie? A w międzyczasie widzicie, co tu się dzieje. Tak naprawdę. Full Critical Olaf jest naprawdę wyśmienity i mega śmieszny do grania. Oficjalnym partnerem dzisiejszego materiału jest firma Liocat, producent niezawodnego sprzętu komputerowego dla graczy i nie tylko. Kliknij pierwszy link w opisie i przekonaj się sam. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Michael i witam was w kolejnym niestandardowym odcinku na moim kanale i postanowiłem, że dzisiaj nie będę grał w dżungli, ale tym razem zagram na innej alei i w tym momencie zagram sobie Olafem pod Full Criticala. Ostatnimi czasy natknąłem się tak jakby na takiego typowego smurfa, który grał po prostu Olafem na topie i nie ukrywam, gościu w przeciągu 30 minut czy tam 35, dajmy na to, zrobił 80 tysięcy damage'a. I postanowiłem, że ten build sobie trochę skopiuję, ale jednocześnie go też trochę zedytuję na swoją korzyść. I będzie to po prostu full crit Olaf na topie, także zapraszam do oglądania i życzę miłego widowiska, bo to będzie dosyć ciekawe. Dlaczego pierwsze dwa pytania? Dlaczego na topie, a nie na dżungli? Na topie będzie ciągła wymiana tak naprawdę walk, a na dżungli, nie oszukujmy się, to jest czysta... soczysta farma i tak naprawdę wydaje mi się, że nie chcielibyście przez 20 minut oglądać typowego farmienia się w dżungli, a na Olafie przynajmniej na topie można się tak jakoś fajnie tradeować. Jeszcze mamy fajny meczup, bo gramy ważkę swoją drogą na jakiegoś youtubera Nokerta, także pozdrawiam serdecznie. A jeżeli chodzi o runki, moi drodzy, typowo gramy Conquerora. Conqueror jest idealną runką, standardowo zawsze na Olaf jesienią gra i tutaj reszta to myślę, że nie będę po prostu wymieniał, bo te runki są praktycznie standardowe na Olafie. I tak mamy, nie ukrywam, słaby matchup, jeśli chodzi na, o nam o pierwsze levele, bo gramy na youtubera, to jednak on chyba się zna trochę na tej grze, wiecie o co chodzi. Także damy mu po prostu spuszować. Pierwsze co, to będziemy grali typowo defensywnie na topie. Starali się za wszelką cenę zdobywać każdego w sumie stworka, jak się tylko da. Ale że to jest postać na dystans, to on, nie ukrywam, na razie jej nie zabije, więc jak na razie zagramy defensywnie, poczekamy do tego, nie, między innymi, no dajmy na to na jakąś ciekawą sytuację, jak Ashka, nie wiem, zmarnuje swój kluczowy spell czy coś takiego, a potem po prostu wlecimy sobie w nią full inem i myślę, że możemy bezproblemowo ją zniwelować. Jak na razie samym, no to standardowo, no etap farmienia to jest niestety rzecz, której nie da się ominąć w każdym gameplayu, także przepraszam was za to, ale postaram się mniej więcej te odcinki też trochę pościnać, żeby mniej więcej byście obejrzeli początki początków, a potem między innymi obejrzeli najlepsze momenty z tej gry, najlepsze takie elementy, no i tyle. Dobra, pozwolę sobie wlecieć w tą Ashkę, miejmy nadzieję, że się uda. Czy uda nam się ją złapać? Wydaje mi się, że nie, ale można zrobić już coś takiego i bez problemu ją po prostu zabić. Także wyszło ok. Nie. Dobra. Myślałem, że umarłem, ale udało się odpalić na szczęście W. Co prawda jest tutaj Kenny opodal, ale wydaje mi się, że jednak... No co? Dobra, udało się go zabić przynajmniej. Myślę, że tu już jest temat po prostu zamknięty, jeśli chodzi o samą Ashkę, no. Ta postać z reguły jest na dystans, ona może denerwować, może naprawdę być bardzo mocno mega denerwująca, ale jak widzicie, mamy Erkę, to po prostu się odpalamy w nią fullinem i widzicie, co możemy zrobić. W międzyczasie pozdrawiam osoby, które są teraz na live'ie, także możecie teraz trochę napisać o sobie, albo przynajmniej napisać pozdrowionka, także w międzyczasie was pozdrowię. Tak, ze wszystkich teraz nickname'ów widziałem tam mniej więcej Blade'a, który dopiero przyszedł, Krajana, który o coś dokładnie pytał, oraz tam pozostałe osoby, ale mogą teraz napisać, kto jest aktualnie na czacie, byłoby mega super. Dobra. Jezu, jest tutaj, chodź, panie Graves, proszę tu zejść, bo nie ukrywam, ona nie ma flesza, a my mamy 2-2 trade'a. Serio? Panie Kejnik, proszę wyjść.
Dobra. Ło. Bliski był ten trade, ale udało się zabić, także spoko. Wyszedł Pogchamp. Dobra, to pozdrawiamy tak. Yasuobro, Alexa, Elegancika, Judaza, Kamila, Wintera, Nightbota, Monie, w międzyczasie Nicole i pozostałe osoby, które tam na live jeszcze były. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Właśnie dlatego tylko i wyłącznie Ashki nienawidzę, że slowuje z autosów. Nie podoba mi się to, ale co ja mogę tam gadać? Cofniemy się do bazy, kupimy sobie Essence Rivera w tym momencie. Pinka również, bo prawdopodobnie tego stracimy, który tam stoi w krzaku. I lecimy dalej. Kolejnym elementem, który oczywiście sobie złożymy po tym Essence Riverze, jest Infinita. Infinita jest mega droga, zdaję sobie z tego sprawę, ale jak będę pushował i między innymi teraz może uda się zgarnąć na przykład Heralda. Wydaje mi się, że zdobędziemy First Turret. Dużą dawkę złota jeszcze w międzyczasie Ashkę zgładzimy. Więc wydaje mi się, że jest to ok opcja, żeby serio się tego nadmiaru gotówki jednak nie pozbywać, tylko zdobywać. Bo myślę, że nawet jakbyśmy zdobyli już First Tureta, jednocześnie byśmy zgarnęli na przykład po raz kolejny Ashkę, tego słynnego youtubera, jak widzicie, Nokerta, to myślę, że bezproblemowo możemy sobie jakoś pozwolić nawet na takiego dive'a. Dive nie byłby zły. Nie ukrywam. W tym momencie, jak widzicie, Ashka mega łatwo została zniwelowana. Tylko cholera, mam wrażenie, że ten Kayn może mnie porobić. Chociaż ja mam Conquerora. No i udało się na szczęście zniwelować. Było co prawda blisko, ale udało się, myślę, że bez żadnego problemu zgładzić przeciwnika po raz kolejny. No i First Turret jest na naszą korzyść, moi drodzy. Więc zbudujemy sobie w tym momencie dużo itemów. Między innymi zaczynając od BF Sworda, kończąc na jeszcze kolejnym criticalu. Także zobaczymy, jak to się zaprezentuje. I tyle. Ziggs pod turret wszedł. No właśnie widziałem wcześniej, że chciał pushować, ale chyba mu nie wyszło i trochę tak słabo wyszło. Dobra, weźmy sobie do dżungli przeciwnika, bo jednak tu też dodatkowe są kampy, które dają darmową gotówkę, więc warto je też zrobić. Nawet dlatego, żeby przeciwnikowi pomóc. Żeby gra się od razu nie skończyła, wiecie, o co chodzi. Także cofnijmy się na spokojnie z tej roślinki i kupmy sobie te dwa przedmioty. I myślę, że to w sumie jak na razie tyle. Mamy aktualnie 200 AD i 45% full kryta, tak jakby. Więc tak naprawdę matematycznie co 3 między innymi strzały, blisko co 2, mamy zawsze szansę na kliknięcie tego criticala, który może nam pozwoli ładnie ich zamknąć, czy ładnie ich skrytować. Nawet w momencie, kiedy odpalimy tą R-kę, jak sami widzicie teraz, praktycznie 4 razy z rzędu udało mi się skrytować tego red buffa. Ale ciekaw jestem, jak to wyjdzie po prostu w lejcie. Jeżeli ja się serio tak nafiduję, już to będę infinite. Wydaje mi się, że jak będziemy nawet pushowali ich bazę, ja mogę sobie zrobić spokojnie 1-5. Ale tak tylko mi się może zdawać. Na bocie widzę dramat. W sensie na bocie enemy oczywiście, bo w tym momencie no nie ukrywam. Jakoś tutaj 0-3 posiada Gina, ten posiada 2-3. Dziwne, że Tamkincz posiada killa, ale mniejsza. Oni dadzą FF i nie zdąży złożyć 3 itemów. To właśnie postaram się jak najszybciej je zdobyć, nawet poprzez roamowanie, więc zobaczymy. W sumie tutaj jakbym wbiechał i zdobyłbym te 2 kilki, to udałoby się na spokojnie zdobyć tego. Podoba mi się ten Olaf, podoba mi się ten Olaf. 2 kryty, gościa nie ma. Tylko fakt faktem to był Jean, ale no, co poradzić. Tam gdzieś tam Kenczu uciekł prawdopodobnie do góry. Także zyskaliśmy kolejne przychody złota. Pozwolę sobie teraz polecieć w dżunglę przeciwnika. No musimy roamować, no teraz dajmy chociaż tej Ashce trochę odpuszować, odfarmić i nawet tego Kayna możemy spróbować jakoś zabić. Jak widzicie, damage'a robimy absolutnie mnóstwo. W
Kwestia jest tylko taka, żeby... No właśnie, żeby na spokojnie się... farmić w te wszystkie fragi i będzie super. Dobra, jakby może się uda z... Aj, nie udało się niestety zgarnąć kolejnego fraga, ale w sumie co za dużo, to niezdrowo. Geralda raczej nie będziemy robić. Myślę, że ten gameplay niech trochę jeszcze potrwa, żeby wam serio przynajmniej pokazać, jak ten Olaf na Infinicie wygląda, bo... jak na razie do tej pory nie mogliście zobaczyć. Powiedz, na jakie rangi gramy. Gramy aktualnie na jakieś rangi w znaczeniu takim, że to są platyny, albo jakieś takie goldy. To konto aktualnie ma golda 2, bo wbiliśmy niedawno właśnie podczas trwania tego livestreama, na którym to nagrywam. Natomiast osoby w NM, nie wiem, mogą mieć platyny, albo coś w tym stylu, więc nie wiem, nie sprawdzałem rank osobiście. Jakby się udało pokazać wam przynajmniej, ile ta Aszka jest w stanie dostać kryta na takiej RR-ce. Nie ukrywam, taki właśnie Olaf jest fajny pod takie mega agresywne piki albo ludzi, którzy lubią agresję, bo w tym momencie, kiedy ktoś lubi agresję, wjeżdża sobie w przeciwnika. No i powiedzcie, że to nie jest po prostu broken. Po 500 damage'a z jednego autoataku. A w momencie, uwierzcie mi, jakbym zrobił jeszcze więcej AD i spróbował jeszcze więcej mieć tej szansy na criticala, to nie ukrywam, można co najmniej z 2000 damage'a wykręcić za pomocą jednego autoataku. To jest naprawdę porąbane, ale mówię, że to jest trochę też ryzykowne, bo pamiętajmy, w tanki trochę średnio to działa w early. Natomiast jeżeli, mówię, ktoś nam skampi z dwa ganki, zagramy agresywniej bardziej, to uda nam się po prostu to ładnie wykerować. Dobra, my mamy w międzyczasie, mogę reda, byłbym mega wdzięczny. W sensie potrzebuję golda, bo biorę to tylko ze względu na to, że potrzebuję goldzika. Teraz mam tak naprawdę, jak to się nazywa, mamy 1100 golda. Potrzeba nam jeszcze tak mniej więcej 200, żeby mieć kolejną, tak jakby, szansę na kryta. W sensie skończenie Phantom Dancera i składanie już kolejnego itemu. Może uda się serio osiągnąć 100% kryta. Nawet nie chodzi o to, ile ja damage'a zrobię ze 100% krytem, tylko bardziej chodzi o to, że żeby pokazać nawet na miniaturce, że ten kryt został osiągnięty przeze mnie. Także mega spoko, że tam przynajmniej enemy stara się zdobywać jakiekolwiek fragi. Bo nie ukrywam, jak będzie nagle taka okazja, żeby zrobić 1 na 5, to z przyjemnością wam pokażę, jak to 1 na 5 będzie wyglądać. Dobra, także poczekamy sobie, aż Phantom Dancer nam się uzbiera w sklepie. Rakan w międzyczasie widzę, że jest AFK, ale prawdopodobnie ma jakieś tam problemy z internetem, tak mi się zdaje, bo w tym momencie chłop po prostu przychodzi, jakoś tam zdobywa kilka asyst i wychodzi. Także jest to niefortunne, ale no co poradzić. Dobra, cześć panie Ziksie. Czy pan chce się ze mną bić? Dobra, 3 krytykale. No nie jest zbyt, w sensie nie jest źle. Heralda wydaje mi się, że używać nie będę raczej. Bo wydaje mi się, że to takie trochę pod inting. W sensie inting, no pod szybką gierkę, której nie chciałbym, żebyście widzieli, nie? A w międzyczasie widzicie, co tu się dzieje. Tak naprawdę. Full critical Olaf jest naprawdę wyśmienity i mega śmieszny do grania. Polecam w międzyczasie zobaczyć, jaki mam w międzyczasie lifesteal i ile jestem w stanie zadać przeciwnikowi. Także tak się mniej więcej prezentowało full combo na Olafie. Czy jesteśmy w stanie zebrać sobie kasę na tego Stomp Razora? Zostało nam jeszcze 1000 złota. No plus minus mogę jeszcze sprzedać tego. Plus minus mogę jeszcze sprzedać buta wraz z podką, żeby mieć faktycznie te 100%. Szczerze, możemy zrobić w sumie na Shora. Nie jest to głupi pomysł, nie jest to głupia decyzja, abyśmy zrobili na Shora tylko dlatego, żebyśmy mieli złoto, nie? Bo złoto dostarcza chyba na Shor po 300 każdemu, więc jest całkiem ok. Pozwolę sobie tylko pokazać wam, w jakim momencie, jak Olaf krytuje. Raczej nie za wiele tak krytuje.
tak mniej więcej na szorze, który ma tam, nie ukrywam, 120 armora i jakąś taką fajną sytuację. No to jest po prostu kamp, kurde. Chciałem zrobić 100% szans na kryta, ale nie wyszło. Chciałem wam pokazać, że na szorze to w sumie nie działa. A chciałem wam pokazać, jak to wygląda ze 100% krytem, ale niestety nie udało się, bo przeciwnicy już się popłakali i po prostu poddali kolejny mecz. Kogo tu zhonorujemy? No Gravesa, bo razem w sumie kierowaliśmy tą grę. W międzyczasie widzę, że misje jakieś odblokowaliśmy, także mega super. Ile żeśmy zrobili damage'a? Na pewno zdobyliśmy eskę, to jest mega pozytywna opinia. 17-1 statystyki. A damage'owo 21 minut zrobiliśmy 22 tysiące damage'a, także jest to naprawdę przyzwoity wynik. I w międzyczasie wam jeszcze pokażę taką gierkę, której po prostu byłem świadkiem i chciałbym wam pokazać gościa, który... od którego w sumie wzorowałem cały build, niemniej jednak trochę go delikatnie przerobiłem, albowiem była to gra po prostu na moim takim smurf koncie i to był właśnie ten gościu, który zrobił 30 killi, 8 deadów i 8, po prostu 8 zgonów i zrobił, uwaga, 84 tysiące damage'a. I w międzyczasie patrzyłem na jego profil, czy faktycznie gościu smurfuje. I tak, to był totalny taki smurfik, który, nie oszukujmy się, naprawdę dobrze grał Olafem. Sprawdziłem sobie jego mecz history, gościu totalnie robi to wszystko na topie i za każdym razem, jak widzicie, no staty 12-0, 22, 38, to jest akurat ta gra na nas, gdzie akurat przegrał, ale tu też zrobił również 31-10 i naprawdę w każdej grze robi istnie, zaisty bardzo duży damage, który no po prostu stąpuje przeciwnika jak tylko może. Także dziękuję moi drodzy za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobał, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco, a ja spadam kręcić dla was kolejne odcinki. Pamiętajcie, żebyście wbijali na live'y, bo przypominam, tam tak jakby trwają premiery odcinków. I to tyle. Także ja byłem Michael, na razie, strzała.